Minecraft. Od klasika do full wersji. Siemano, tutaj Maciek Jubis 30, a to jest kolejny odcinek Minecrafta od klasika do full wersji. Tym razem widzicie menu. Sexy. Co my tu mamy? Rozpikselizowane logo Minecrafta, free memory. Generate new level, load level i options. Zróbmy sobie nowy. A o co chodzi? Oto mamy wersję in-dev. Ja tu mam najnowszą wersję. To jest był bardzo fajny generator. Mogliśmy sobie wygenerować latającą flat mieszkanie. No płaską chyba. Na lądzie albo na wyspie. Shape, square, long, deep. Tyle. Albo size. Też. I theme. Normal, hell, paradise, woods. Weźmy sobie na początku hell. Zróbmy sobie. Chyba nigdy nie grałem na flat, to zobaczymy jak to wygląda. Tak, teraz jest wersja in-dev. Pierwsza to była 0.31, tam dodano dwa moby. Cztery. Była to Rana, Steve, Czarny Steve i Beast Boy, które potem zostały usunięte w późniejszych wersjach. Niestety teraz wam tych mobów nie pokażę, gdyż mam najnowszą wersję in-deva. Najstarsza to była 0.31. Teraz sobie poczekamy. Ja tak sobie od czasu do czasu grałem w in-deva rzadko. Znaczy w ogóle Minecrafta zaczynam od 1.8.1, no ale teraz jak miałem możliwość pogrania te starsze o watering nawadnianie w mordę. Dobra, czas się pobawić. Zobaczymy ile przeżyjemy na mapce, bo może wyjść z tego nawet cały odcinaczek na jednej mapce. A co wzięliśmy? Hell. Na hell będą same moby. Bo nie jesteśmy w piekle, no ale piekło się pojawiło dopiero chyba w którejś alfie. Ale to do tego dojdziemy. Czekamy aż się nam objaśni. Może to po prostu przewina jak się zgeneruje. Okej, respiliśmy się. Zawsze się respi w takim domku. Są pochodnie. Tutaj tak. No i jesteśmy w piekle. Lawa. Ciemno. Także sobie na początku weźmy pochodnie. Domku jest jasno, bo tutaj jest to. Fetki. Widzicie jak to epicko wygląda? To jest piekło. Teraz tego już tak łatwo nie zniszczymy, panowie. Gdyż w wersji in-dev został dodany crafting oraz ekwipunek. A ja jestem Duke'em. Wow, dawaj pochodnie. Pewnie mało widzicie. Świetnie to pole wygląda tych kwiatków. Lawy tu jest masa. To jest mały problem. Że kotnijmy już. Że nie wiem jakie rzeczy się craftowało w tym. No, in-devie. Znaczy będę bazował na swojej wiedzy co się da skraftować, a co nie. Ale pewnie kill-offy były. Sadzonką bimy, tak. Okej. Okay. Mamy 5 sadzonek, już drzewko pada. O, tam są świnie, bardzo dobrze. Wtedy się nie naciskało i żeby coś zrobić. Nie można było wszystkiego naraz. Crafting table jest. Sobie wybudujmy coś. Taki niebieski ekranik. Sticks. Zróbmy sobie na razie tylko kill-off. Zabierzmy crafting. Idźmy wykopać żelazo. I kamienia przy okazji. Tam było to żelazo, to się wykopie. Oj, węgiel jest. Węgiel dobrze przyda się. A żelazo tylko można kamiennym. Wypadł. Naszym domem może być nasz respawn. Mi tam to nic nie przeszkadza. Ale wiecie, na razie trzeba powydobywać trochę surowców. Właściwie czemu dźwięku nie ma? Zobaczmy. No i są opcje, no, generuj new level, zasejwuj, zadołduj. Tutaj już był podzielony na poziomy Jana normalny. O, tutaj tak były sterowanie. Inwentory sobie zrobię na E.
jestem przyzwyczajony. Okej. Są dźwięki. Zaraz wam powiem, co się takiego pojawiło w tej wersji. Mówiłem o mobach tamtych czterech, które zostały potem usunięte. Z jakichś tam powodów nic nie robiły. Ale co? Został dodany. No, ekwipunek, co widzieliście, kraftowanie rzeczy. Właśnie. Teraz jak się pojawiło kraftowanie, to też się pojawiło wypalanie. Ale żeby coś wypalić, to trzeba mieć jakieś paliwo. Zapaliło, bo służy oczywiście ten węgiel, co wykopałem. I nie jestem pewien, ale chyba też można wypalać drzewem. Wykopmy sobie, zróbmy sobie kill off. O, gdzie to żelazo było? To jest mój domek. Dobra, to się tam zamelinujmy w tym domku. A wziąłem tą mapkę Hel ze względu na to, że nawet fajnie wygląda. Wiecie co? Na razie gameplay nagrywamy do mojego dednięcia. A jak dednę, to wtedy, jeśli nie dednę w ciągu 30 minut, co pewnie jest możliwe, to wtedy wam zrobię po prostu screeny z innych tych typów. Oraz, no, będę mógł wykorzystać nawet tego save'a z empty level. A co? Będę mógł wam dawać te save'y. To jest nasz domek. Zróbmy sobie drzwi. Już były drzwi? A, nie było drzwi wtedy jeszcze. Niestety. Gramy na normalu, a mobów nie ma. No ciekawe. Włączmy sobie hard. Ciekawe, co się stanie, jak pozacę drzewka koło lawy. Jakieś zmutowane mi wyjdą. Dobra. Czas iść trochę po kamienia. A co oprócz tego? Były już malowidła. Nie wiem, czy chodzi im o obrazy. Chyba o obrazy chodzi. Można było, było już rolnictwo. Także będziemy mogli sobie tutaj zrobić ziemię i uprawiać ją. Co jeszcze? Jest piecyk. A, odwrócony, dobra. Przepalmy sobie żelazo. Okej. Był cykl dnia i noc, tutaj tego nie widać. Właśnie tak dziwnie się tu czuję. Zróbmy generate new level. Zobaczymy, co to jest ten flat na normalu. Paradise. Dobra, powiedzmy, że w lasku. A. No i był nowy format zapisu o rozszerzeniu RC level. Niestety go nie mogę jeszcze przekonwertować na aktualne. Nie da się, nie widzi go. Ale nie wiem, może jak będę szedł po kolei, to może ogarnie to i będziemy mogli już grać do końca na tym save'ie. Okej, jesteśmy. Odrodziliśmy się w lasku. Tu się nie ma co bawić, tutaj trzeba nagrywać. Trzeba pokazywać. A co do tych malowidł dekoracyjnych, tak, to są zwykłe obrazki robione z kijków i wełny. Z chęcią zdobył jakąś owcę. To będzie nasz domek. Tak zróbmy sobie. Sadzonki mamy. Będzie ciekawa rozruba, jak to zombie zaczną przychodzić. Zróbmy sobie, co możemy. Po raz kolejny. Pach, pach, pach. Idziemy na polowanie kamienia.
tak mamy kamienie, ale to jest nasza piękna podłoga. To będzie nasza kopalnia. Może się gdzieś dokopiemy. Na serio bym chciał coś zdobyć. No dopóki mamy drewniany kilof, to sobie nakopiemy tego kabla, ile nam się podoba. To jest taki... Wow! To był mój błąd. Wróciliśmy do jaskini, no, chciałem jaskini mam. Wpierw trzeba zrobić sobie pochodnie. Bo dużo to tutaj nie widać. Wow. I złoto. Ale złoża to my mamy tutaj dużo. Więc widzę, że będę miał dużo kopania. Od razu złoto. Ziółtek. Grzybki, grzybki. Tak grzybki da się jeść? Tak jak w klasiku? Nie. Ale nie wiem, czy może da się zrobić już zupę grzybową. Zbierzmy je. Dobra, wykopmy co możemy. Czyli węgiel. A jeszcze... Tak! Patrzcie, widok z trzeciej osoby. Jak on łazi. Szkoda, że nie można z przodu. Jeszcze to dodali. Jeszcze łażenie typu klasik. Wykopmy ile możemy tym kilofem. I tak na zmarnowanie idzie. Zaraz się wrócimy do naszego domku po crafting. Sobie trochę drzewa nakopimy. A, to jak ta łapa lata. Dobra. Skąd my przyszliśmy? Oto jest pytanie. Wiem, że stąd gdzieś tu zleciałem. Fajnie. Ej, no na serio, teraz gdzieś stąd zleciałem. O, stąd. A tu jeszcze w mordę wrócę. O, się dzień zrobił. Czas sobie zrobić kill off. Siekierkę. Trochę zetniemy sobie drzewa, żeby mieć ten zapas. Pobadamy te jaskinie, a co? Trzeba mieć dużo drzewa przy okazji. A że fajna mapka. To już inna rzecz. Sorry. No przecież gram na hardzie, nie? No. Gdzie są w mordy potwory i moby wszystkie? Chcę się pobawić. Będziemy mieli sadzonek a sadzonek. Widzę. My goodness. Bo więcej będziemy mieli sadzonek niż drewna. W
wyczerpiemy siekierę i idziemy na dół. Się nie będę bawił. Chyba siekiera. Kamienna starcza na stack. Tak, bo tam dwa razy jeszcze liście rąbnąłem. Zabieramy i idziemy. Do dołu. W otchłań ciemną. Trzeba sobie jakieś sensowne przejście zrobić. Au. Jak to kopie. Śmiesznie. A, muli się. Dziadostwo. Chill. Zaraz wracam. Okej, okay, teraz powinno być dobrze. Sobie zrobimy alternatywne wejście. Żelazo wykopmy. Zaraz sobie pójdziemy po złoto. Oczywiście tutaj panują pewnie takie same zasady jak w obecnym Minecrafcie, to znaczy kop żelazo kamiennym kilofem, kop złoto żelaznym kilofem. Także ja nie chcę ryzykować. Ale jakie to złoże to, że tego żelaza jest? Ja nie mogę, a tu przejść do kolejnych jaskiń. Wow. Strange. Tu sobie później zrobię przejście. Teraz przejdziemy tu. Ciekawe, czy w tej wersji już był Herobrine. Czy w ogóle kiedyś był Herobrine? Bo wiele się tak naprawdę o nim mówi, a nikt się tak naprawdę nie zastanawia i nie wie, czy był, czy nie był. Tam widzę zombie skacze. Wreszcie jakiś mob. Wstań, powiedz, nie jesteś sam. Widzę problemy z oświetleniem. Ej, Żółtek. Myślałem, że ciekawsze dźwięki zombie dostaną. Dobra, nie męczmy go. Dostajesz imię od Wacław, od tego pilota z kolina. Au. Wow. Ale jak szybko zabija. Dobra, weźmy sobie teraz Paradise. Deep. Na island, powiedzmy. Na wyspie. Pobawmy się. Okej. Okay. Jesteśmy na wyspie. O, skina dostałem. Piękna wyspa. Rodem z Minecrafta Classic. Dosłownie tak samo to wygląda. Niestety nie zdążyliśmy wykopać złota, ale pewnie też się wykopuje samorodek. A nie już całą bryłę złota, jak to było w klasyku. Dobra, porkchopy się jeszcze wtedy nie stakowały. Ale mamy przynajmniej rzecz odradzającą, odnawiającą życie. Tak, bo wtedy porkchopy właśnie nie było pasku głodu. Był tylko pasek życia i porkchopy uzupełniało życie. Wadą było to, że się nie stakowały. Ale można było już je przypalać. No nice. Wyspa przetrwania. Nie, też będę się kopał w dół. Tak jest ciekawiej. A, kwiatki posadzić. To jest mój domek. Na początku trzeba nakopać trochę drewna. Jak zawsze, już po raz kolejny zaczynamy kopanie drewna. Skośmy jedno drzewo. Crafting, pach. Tak, z ciekawostek. Wtedy nie było nazewnictwa i nie wiadomo, jak było nazwać niektóre rzeczy. Więc na przykład stone, na którym go mam pod nogami, nazywany po prostu clear stone. No. Kopmy się.
Właśnie ciekawe, czy szkoły już takie było. Było. Jak w klasiku było, to i to musiało być. Piasek spadał. Ha! To czasy. No, wreszcie do kabla się dokopaliśmy, no. Sukces. A ja się będę kopał po prostej. Nikt mnie nie zabroni. I znowu doszliśmy do jaskiń. Tadał. Pewnie i tak dużo nie widzicie, ale przydałby się węgiel. Też szczerze powiem, że dużo nie widzę. Ale przynajmniej widzę, gdzie idę. Węgla potrzebuję, panowie. Masz węgiel. Ej, no lity kamień cały czas. Wiem, że dużo nie widzicie, może nawet nic nie widzicie. Ale ja szukam węgla, żeby oświecić drogę. O! Działa ten tricior. Ciop. Dobra, wracamy tam. Tu węgla co najmniej nie ma. To w ogóle praktycznie nic nie ma, więc możemy iść na dół jeszcze. Się na kopie pójdziemy niżej. Dobra, wezmę pochodnie z domku, bo naprawdę jest ciemno. Zabiorę crafting. Na wsiolki wypadek. Tam. Torcze. O, postawmy jedną tu. O, kopmy dalej. Może być to trochę nudne, no ale nikt wam nie każe oglądać. Dokopmy się do wnętrza ziemi w mordę. Dokopmy się do wnętrza ziemi drewnianym kilofem. Koniec imprezy. Zróbmy sobie teraz kamienny, zaszalejemy. Pach. I ciśniemy dalej. Tu możemy postawić już pochodnie. Jeszcze widzicie, takie czarne pole się pojawia, takie jakby błędy są. Ale to walić. Przynajmniej Minecraft już rasowy. Taki, który znamy. Już teraz mniej widać. Sobie. Ja chcę węgiel zdobyć, ludzie. Czy to jest takie... Czy tak dużo wymagam, żeby węgiel znaleźć? Nie wiem, na którym poziomie jestem, chociaż chyba da się sprawdzić teraz już. C-E-P. Tak, sam jesteś cep. Nie wiem, czy coś mi to da. Nie. Można wyłączyć. No węgla chcę, ludzie. Ciemność taka, że hej. Szkoda, że teraz w tym, w ogóle w Minecrafcie tym, nawet aktualnym, nie ma czegoś takiego, że można nosić pochodnie w ręku i to ci oświetlę. To by było też fajny bajer. A ja się kopię w dół cały czas. Zaraz dojdziemy do bedrocka. Ciemność widzę. Kilof poszedł, a my musimy sobie zrobić kiki. Robimy sobie kilofa, jeszcze jednego.
I chyba zrezygnujemy z nagrywania na tej mapce, gdyż po prostu tu jest nuda. Ludzie. Żeby tylko był lity kamień. Mi się już zaczyna nawet nudzić. Żadnej rudy nie ma. Niczego. Zdobędziemy, dojdziemy do bedroka, to będzie to gwiazda. Dajcie węgla. Dobra, nie mam sił. Teraz wam pokażę floating to paradise. Z tego co widzę, to trzeba będzie kończyć. Tak, to jest mapa floating wersji Paradise. Wszystko lata, widzicie? Floating, czyli latające, wiszące. Tum, turum, tum. Nie wiem, czy to w ogóle jakiegokolwiek moba spotkamy. To będzie... O, tam widzę węgiel, ale się... Ale nawet nie ma... Nie wiem w ogóle, po co ta mapa floating była stworzona. Tak chyba dla ciekawostki tylko. No bo, co, tutaj się zbytnio nie dokopiemy niczego. Hop. No po prostu tutaj nic nie zdobędziemy. Co tam chodzi? Creeper? Nie, świnia. Już myślałem, że creeper. A, we piasku zdobędziemy. To tak chyba dla ciekawostki tylko ta mapa została stworzona, bo nie wiem. Jak tam zlecimy, to się od razu zabijemy. Także co? W kolejnym odcinku będzie kolejny Minecraft, już kolejna wersja nieźle rozwojowa. To będzie InfDev. Inf od Infinite. Czyli co? Nieskończony. Czyli już wiecie co będzie. Nieskończony świat. Tak! A to będzie w kolejnej wersji. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? Narka. Dobra, jak chcecie, tak na pewno bardzo chcecie, żebym się zabił. Tam widzicie złoto, żelazo, przekrój jaskini. Na pewno chcecie, żebym się zabił. No to dawaj. No, no to nara. Podobało się? To polub, skomentuj, no i zasubskrybuj.